Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj samochód wyścigowy Lloyda Evo. Evo znowu jako ewolucja, ale zobaczymy, czy ta ewolucja będzie rzeczywiście widoczna, czy może to po prostu chwyt marketingowy. $279 elementów za 130 zł katalogowo. W momencie, kiedy nagrywam te recenzje, to w Alto cena jest taka, że poniżej stówki można ten zestaw wyrwać. Atrakcyjnie, nie powiem. No ale czy zestaw jest równie atrakcyjny jak ta cena? Przekonajmy się. Na pewno to, co dość mocno zaskakuje, to te takie obłoczki, które tutaj kręcą się wokół opon, zarówno w tym pojeździe, jak i w tym takim małym pierdku, którym porusza się wężon. Ale tak szczerze mówiąc, trochę to może zmylić, bo ktoś kupuje i potem otwiera pudełko i się zastanawia, czemu te opony nie są nakrapiane. Znaczy, mnie by zmyliło, więc zakładam, że innych też mogłoby zmylić. No ale dobra, dwa wężony, jest oczywiście Lloyd, jest wyścigówka. Nawet całkiem sensownie ona wygląda pod kątem zabudowania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać później. No a tutaj mamy pokazane te etapy ewolucji. Możemy oczywiście kolejne elementy sobie dopinać, żeby ona się rozbudowywała. Tyle, że zastanawiam się, czy ona z takim wielkim spoilerem i tą chorągwią, która tutaj się pojawia, będzie taka szybka, jak być powinna. Czy to nadal będzie wyścigówka? No nie wiem, jakby nie do końca kupuję koncepcję Evo, że możemy sobie to zmieniać, bo docelowo i tak składamy ten największy możliwy zestaw. I tak jak ostatnio Smok Evo, którego składałem, okej, i tak był w tej największej formie, bo w tych dwóch mniejszych po prostu wyglądał średnio. Idźmy na stół i otwórzmy pudło. Ja do miotaczy groszków nie jestem uprzedzony, ale wciskanie ich na siłę w miejscu, gdzie jest wyciągnięty silnik i zastawianie silnika tymi miotaczami jest według mnie trochę absurdalne. Można było je umiejscowić choćby tutaj po bokach i pewnie nikt by nie płakał, no ale trzeba się czasem do czegoś przyczepić i takie absurdalne rzeczy też warto wytykać albo później po prostu je sobie modyfikować. No dobra, tutaj możecie przyjrzeć się dokładnie, jak ten pojazd wygląda w trzech stadiach ewolucji. Mamy taki najzwyklejszy, podstawowy, ale wygląda, jakby mu brakowało paru elementów. Tutaj już wygląda całkiem spoko, a tutaj ta wersja już jest po prostu przegięta, no bo wystarczyłoby dodać te złote elementy, które tutaj się pojawiają, bez tego przerośniętego, gigantycznego, trochę takiego szkaradnego spoilera. No ale może po złożeniu to będzie wyglądało całkiem przyzwoicie. Ha, znowu powiedziałem to słowo. No dobra, wysypujemy w takim razie zawartość. Pudełko zawiera 4 worki, zawiera też instrukcję i arkusz naklejek. Instrukcja w stylu tych aktualnych zestawów z Ninjago. Mnie osobiście one pasują, aczkolwiek, jak mówiłem wcześniej, uważam, że przegięciem jest dawanie tutaj tych takich chmurek, bo po prostu do mnie to nie przemawia i to może zmylić kupującego. A tutaj mamy naprawdę niewielki arkusz naklejek, raptem 7. No i to właściwie tyle. W takim razie idę budować i zaraz wyścigówka wjedzie na stół. Trochę Speed Champions, a trochę Ninjago. W każdym razie model już jest gotowy. Zaraz oczywiście będziemy mogli przejść do omówienia, ale zanim przejdę do pojazdu Lloyda, przyjrzymy się temu pojazdowi, którym poruszają się wężony, bo absolutnie nie rozumiem dodawania tak dziwnych konstrukcji do zestawów, trochę na siłę, no ale skoro już jest, to też będzie okazja, żeby się nad nim troszeczkę powyżywać. Ten pojazd serio wygląda, jakby był z Mario Kart, bo no, nie ukrywajmy, to jest zestaw, który mógłby się pojawić jako dodatek do magazynu LEGO Ninjago, bo nawet nie traktuję go w kategorii zestawu z polibaga. Jest naprawdę niewielki, jest naprawdę pokraczny i jakieś pojedynkowanie się, czy też ściganie się z tym pojazdem Lloyda czymś takim absolutnie nie ma sensu i ja naprawdę uważam, że nie ma potrzeby na siłę wrzucania tak dziwnych, abstrakcyjnych konstrukcji, które są po prostu niepotrzebne, które niepotrzebnie podnoszą cenę. Można ewentualnie taki pojazd zamienić na jakąś sensowną minifigurkę, no ale ja już po prostu tak mam, że jak coś nie zasługuje na pochwałę, to jej po prostu nie dostanie. Więc możemy teraz przejść do głównej konstrukcji tego zestawu. Ta Supra nie jest tutaj przypadkiem. Chciałem wam po prostu pokazać, że mniej więcej w podobnej skali, w podobnych wymiarach i proporcjach jest wykonany ten pojazd z Ninjago. Okej, jest nieco taki bardziej rozciągnięty na boki, ale też mamy tutaj te elementy, które mają go w jakiś sposób zupgrade'ować. Ma oczywiście większe koła, no ale to jest Ninjago. Tutaj oczywiście idziemy w klimaty bardziej fantazy. Tutaj jeśli chodzi o Speed Champions, to ma być jak najlepsze odwzorowanie, no tego oczywiście pierwowzoru, prawdziwego samochodu, ale jeśli byście byli zainteresowani
zainteresowani, żeby zobaczyć, jak mniej więcej wygląda ten pojazd w stosunku do 8 studowych Speed Championsów, to właśnie mniej więcej tak. Jeśli chodzi nawet o długość, mniej więcej one są podobne. Oczywiście tutaj mamy ten taki przedni spoiler, który bardzo został mocno wyciągnięty, a teraz możemy już przejść do omówienia tego pojazdu. Myślę, że gdyby tutaj w ogóle zrobić jakikolwiek zawias, gdzie moglibyśmy dźwigać tę szybkę, byłoby lepiej, no bo mimo wszystko tak to jest, powiedziałbym, mocno średnio, ale tak, możemy sobie tutaj na spokojnie zmieścić minifigurkę. Szkoda, że nie z tyłu dwie, bo był taki potencjał, żeby to w ten sposób zrobić, ale okej, mimo wszystko wygląda to nie najgorzej. Szybka niestety znowu jest porysowana, tym razem w tym miejscu i to ewidentnie widać. No i tak jak mówię, szkoda, że to nie jest dźwigane. Gdyby ona była tak przeciągnięta tutaj o te dwa study i byłaby opuszczana, byłoby idealnie, ale to jest po prostu takie moje skrzywienie z lat 90., kiedy dużo zestawów w moim dzieciństwie miało takie właśnie idealnie dopasowane szybki, które zamykały w środku minifigurkę. Teraz standardy się zmieniły, a ja dalej wdycham do tych czasów przeszłych. Mamy oczywiście tutaj ten sztandar, znowu bardzo ładnie wyglądający nadruk, mamy tutaj oczywiście świątynię, no i ten tile prezentuje się naprawdę całkiem dobrze. Myślę też, że dodanie tych wszystkich złotych elementów, które powodują, że samochód jest w jakiś sposób podrasowany, zupgrade'owany, też dają mu wiele uroku, no bo zwróćcie uwagę na te duże złote ostrza, które mamy tutaj, one też ciekawie zabudowują tył samochodu, mamy je też na tym tylnym spoilerze, którego ja akurat nie jestem na tyle dużym fanem, bo on jest niezbyt proporcjonalnie dopasowany do całej reszty. Ale już tutaj ten wydech, myślę, że też fajnie się wkomponowuje w całość. No i mamy tutaj jeszcze te złote kanady, które powodują, że mamy ich jeszcze więcej, tych wszystkich złotych elementów. Tutaj również są katany, te akurat byłyby zbędne. Zakładam, że tutaj też jest jakaś część mechaniczna, nie wiem, czy tutaj są w ogóle dwa silniki, bo mamy tutaj jakieś wystające ze środka elementy, ale właściwy silnik jest tutaj, bo on został wyciągnięty na wierzch i tak jak też mówiłem, że te miotacze groszków, które zostały zamontowane przy silniku, nie do końca mnie przekonują, gdyby ewentualnie one były niżej albo zamontowane gdzieś tutaj, na przykład po bokach. Okej, waliłyby niby wtedy w opony, można by je było zrobić wyżej albo po prostu z nich zrezygnować, bo trochę zabierają przestrzeń temu silnikowi i kiedy silnik jest, wiecie, wielki, ma wystające tłoki i tak dalej, no to daje to dodatkowo takie poczucie, że mamy do czynienia z naprawdę potężnym pojazdem, który ma niesamowite osiągi, no a tutaj jakoś tak nie do końca mnie to przekonuje. Więc gdyby pozbyć się tego zderzaka ze spoilerem, który jest taki jakby niedobudowany, troszeczkę zmniejszyć tylny spoiler, byłoby lepiej, ale chyba największym problemem w tym zestawie jest to, że mamy tutaj gniazda na piny, które po prostu są widoczne w okolicach kół i to jest niestety duży problem, bo gdyby one jeszcze były czarne i rzeczywiście byłoby to wtedy ukryte, byłoby lepiej, no ale tak poza tym, to ten samochód mnie osobiście się podoba. Ja nie byłem do tej pory jakimś wielkim fanem samochodów z Ninjago, a ten naprawdę wydaje się być całkiem sympatyczny. Może to przez tę skalę, która kojarzy mi się ze Speed Champions. Oczywiście nie jest tak dopracowany jak tamte samochody, no ale tutaj ma być wszystkiego dużo, ma być na bogato, ma być złoto, no i ma być takie, wiecie, wrażenie, że wow, ale to jest super fantastyczny pojazd, który został na maksa dopakowany dziwnymi opcjami. I tak rzeczywiście jest. No a niedopracowania, cóż, czasem się zdarzają. Ale nie samymi pojazdami człowiek żyje, mamy oczywiście też trzy minifigurki, dwa wężony oraz Lloyd. Lloyd jeszcze może zostać przebrany, możemy mu zdjąć włoski i założyć oczywiście na głowę bandamkę. Ma też na wyposażeniu klucz, przy okazji jest mechanikiem i znowu tutaj przy okazji samej instrukcji dostajemy taką krótką historyjkę w kilku obrazkach. Jeśli chodzi o wężony, no to myślę, że już bardzo dobrze znacie te nadruki, bo one się pojawiały w innych zestawach, wyglądają naprawdę świetnie, nawet nie tylko pod wężony, bo myślę, że takie nadruki idealnie będą pasowały pod jakichś orków, więc jeśli lubicie takie klimaty fantazy, no to właśnie myślę, że takimi wężonami się możecie posiłkować. Ten niestety dostał krótkie, nieruchome nóżki, ale za to na wyposażeniu ma ten nowy miotacz groszków, który według mnie jest o wiele ciekawszy od tego poprzedniego, a figurki, no cóż, prędzej czy później i tak wylądują w magazynach, więc nie musicie kupować wszystkich zestawów, żeby zebrać całkiem pokaźną gromadkę.
Według mnie samochód Lloyda jest dokładnie taki jak najnowsze zestawy z Ninjago. Ani zły, ani dobry. Ma swoje wady, ma też swoje zalety. To jest zestaw poprawny. Nie można powiedzieć, że jest zestawem złym, ale też nie ma za bardzo go za co wyróżniać. I myślę, że właśnie te wszystkie nowe zestawy z Ninjago dokładnie na to cierpią. A to smog, który jest podobny do takiego, który już kiedyś tam się pojawił. A to budynki, które są jakby reinkarnacją tych, które kilka lat temu były dostępne. No i myślę, że w przypadku tego samochodu jest dokładnie tak samo. Więc jeśli nie zależy Wam na tym, żeby zebrać całą serię tych nowych zestawów z Ninjago, to samochód możecie pominąć. Ale jeśli lubicie właśnie w Ninjago samochody, a nie smoki czy budynki, to też pewnie warto po niego sięgnąć. Niestety ciężko jest wydawać mi takie jednoznaczne werdykty na temat najnowszych setów z Ninjago. Wybaczcie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.